W ostatnich dniach grudnia hala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej Brzeźnicy stała się miejscem rozgrywek w ramach turnieju piłki nożnej o złotą piłkę Starosty Dębickiego. W mikołajkowych zawodach do rywalizacji stanęło 6 drużyn z terenu powiatu. Pomysł na organizację wydarzenia zrodził się, kiedy zaczęliśmy prowadzić zajęcia dla dzieci. Nie było tam określonego wieku, tylko zajęcia. Było bardzo duże zainteresowanie. Chcielibyśmy oczywiście to prowadzić cyklicznie, ten turniej, jak i ten, który prowadziliśmy na feriach. Stąd też pewnie pomysł, żeby te dziecięta, które są zrzeszone, ale te, które są niezrzeszone, bo prowadzimy zajęcia dla dzieci niezrzeszonych, mogły się pobawiać, mogły się troszkę otworzyć na nowe możliwości, żeby się nie wstydziły tego wyjścia na parkiet czy na boisko i żeby się nie bały grać. Długo się przygotowywałem do turnieju, jest to mój pierwszy turniej w życiu. No, mój ulubiony piłkarz to Messi, zawsze był dla mnie wzorem. Lubię też FC Barcelony i Liverpool. No, poziom jak na dzieci całkiem przyzwoity, grają fair play, nie ma jakichś kontuzji większych, wejść niebezpiecznych. Jest to zabawa, wiadomo. Najważniejsze w zabawie jest to, żeby dobrze się w niej bawić i wszyscy byli zdrowi. Najlepsi w turnieju okazali się młodzi piłkarze Iglopolu Dębica. Tuż za nimi uplasował się zespół z Paszczyny, a podium uzupełnił Chemik Pustków. Na zakończenie rywalizacji wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk organizatorów pamiątkowe medale, a także nagrody rzeczowe.